Dzień dobry, witam Was. Słuchajcie, na filmie Zero Waste w Realu wyciągnęłam dwa opakowania mięsa z zamrażarki wczoraj wieczorem i resztę wypakowałam z lodówki. I sprawa jest taka, na koncie jedzeniowym popłynęliśmy, bo chyba ze 3 razy wyszliśmy w ostatnich tygodniach i przez to po prostu mamy mniej. Więc 2 tygodnie muszę coś ukleić. Znaczy, w sumie wiecie, no nie muszę, ale chciałabym zrobić taki sobie challenge. Czy dam radę te 200 plus zapasy w domu wykorzystać, ile będę musiała dołożyć, żeby maksymalnie tego nie robić, żeby wspiąć się na szczyty kreacji jedzeniowej. I zamiar mam taki, ugotować coś, żeby nikt nie zauważył, że to są resztki. Fajny challenge, słuchajcie, więc trochę więcej wysiłku dzisiaj w to włożę. Widzę tu kilka fajnych potencjalnych potraw, very fancy. Zobaczymy, czy mi się to uda. Do tych rzeczy z lodówki i tych dwóch mięs sięgnę, co tam mam w spiżarce. Na pewno jest dużo, bo też dokupowałam ostatnio. I zobaczymy, czy wejdę na szczyty kreacji żywieniowej. Owoców w ogóle praktycznie nie mam. Ale to nawet dobrze się składa, bo w testach alergicznych mojemu synowi dosyć dużo wyszło. Więc chyba zostaniemy tylko przy bananach. Mam jeszcze dużo jabłek, ale też nie mogę mu dawać. Mam ze 3 kiwi, które nie wyszły w teście, ale widzę, że on reaguje na nie. Także jest kilka takich spraw, że na przykład owoców nie będę teraz kupować. Warzyw jest niedużo, jak na 2 tygodnie na pewno będę musiała dokupić. Ale zobaczmy, co na ten moment będę mogła ukleić z twarogu. Tych pomidorków, buraty, mozzarelli, kawałek cukinii, trochę dużych pieczarek. Mam słoik pomidorów w oleju, prawie cały, oliwki. No, widzę kilka fajnych tematów, które mogą się urodzić. Idę sięgnąć do spiżarki i powyjmuję, co ja tam mam. Ło, panie, wyjęłam spiżarkę, większość rzeczy, zostawiłam jakiś olej i takie rzeczy, których raczej nie będę używać. Nie mogę narzekać na pewno na ilość makaronów, bo w ostatnich promocjach zawsze coś tam brałam i teraz właśnie mi się to przyda. Mam chyba 3 opakowania nadpoczęte i postaram się je wykorzystać w tym rozdaniu kuchennym. No więc na czym stoję? Jakieś pasaty pomidorowe, mogłabym zupę pomidorową zrobić. Mam 2 mleczka kokosowe. Nie dam sobie ręki odciąć, ale chyba mleczko kokosowe z pasatą pomidorową może dać fajny smak na zupę pomidorową. Odrobina. I do tego można by dać na przykład to fusilli, które mi się fusilli. Nadpoczęte 2 opakowania jako makaron do takiej zupy lekkiej. Mam 3 opakowania pokrojonych pomidorów. Można by zrobić spaghetti. Na przykład. Jest bardzo fajny makaron, ten chciałam wypróbować. Ale fajny kształt. Takie, jak to się nazywa? Kolanka. Durum, fajnie. Chętnie bym coś z tego zrobiła. Mam też orzo, mam spaghetti, mam kokardki, kasza bulgur, spaghetti durum. No sporo jest jedzenia, tylko teraz, żeby to wykorzystać jakoś mądrze, z tych piersi z kurczaka postaram się zrobić od 3 do 4 dań. Żeby nie jeść po prostu samego kurczaka, ale może z warzywkami, coś fajnego, może w jakimś sosie. Także zaraz sobie wpiszę na tablicę pomysły i sobie tak przesortuję i zobaczę, co z tego może być. Jak tak sobie patrzę na tą całą na ten cały słoik pomidorów suszonych, to przychodzi mi na głowę, że fajne wy do na głowę mi przychodzi. Do głowy mi przychodzi, że fajna focaccia wychodzi z tym. Focaccia też bardzo fajna wychodzi z rozmarynem i z oliwkami i mogłabym zrobić focaccię jako taką wersję zamiast chleba na kolację albo śniadanie właśnie z pomidorami suszonymi i połowa z oliwkami. To by mogło być bardzo fajne, chociaż z oliwkami też bardzo spoko chleb wychodzi, więc jedno i drugie będzie ok. Wpiszę sobie focaccię, bo ona po prostu w większym jakby placku ją się robi, dobrze się mrozi i fajnie tą oliwę też wykorzystać w niej. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to taki sos. Podsmażę czosnek na oliwie, do tego dorzucę poprzekrajane pomidorki i to tak fajnie podsmażę, żeby się wytrącił smak, a później to zblenduję, bo mi zacznie dziecko dłubać i pomidorki wygrzebywać, a one są bardzo spoko, więc robię z tego taki sosik. Wystawiłam sobie jeszcze ocet balsamiczny, żeby o nim nie zapomnieć.
i burrate. I tak szczerze mówiąc, to byłoby danie bez mięsa. Nie trzeba przecież w każdym mięsa. To by mogło być takie fajne, esencjonalne danie z tymiankiem, czosnkiem, buratą, więc tu myślę, że mięsa nie trzeba. I to sobie w ogóle wpakowałam jako dzisiejsze danie. Sos z pomidorów plus czosnek plus makaron plus burrata. Dobra, to jest odsunięte i kombinuję dalej. Kolejne danie to jest po prostu spaghetti i tu wykorzystam te trzy wielkie pieczary i kawałek cukinii, podsmażę, czosnek oczywiście gdzieś mam. Cebuli nie mam, ale chyba jest czerwona, nie wiem czy ona się nadaje. Ona takiego dziwnego smaku czasem nadaje, że nie jestem pewna. Tak na pewno pieczarki, cukinia, passata i pokrojone pomidorki, oczywiście ocet. Mam tu jeszcze czerwone wino, które sobie stoi w lodówce i myślę, że na tym winie w ogóle zrobię. Wycisnę trochę więcej smaku. Mam też sos ostrygowy w lodówce, jeszcze jakieś końcówki, i tutaj też go dodam. Zaraz go postawię, żeby nie zapomnieć. No to mamy sos ostrygowy i cała reszta, więc to spaghetti będę mogła nawet zawekować. I to by było na jutro. Dobra, wpisuję na tablicę. No i tu mam jeszcze twaróg, klinek, i to wpiszę jako śniadanie. Do tego dorobię chleb, bo mam mąkę. I dorobię jakiś fajny chlebek i mam słonecznik, także muszę upiec trochę więcej chleba i to sobie zapiszę, żeby dzisiaj to nastawić, a to, żeby zjeść jutro na śniadanie. Tu jeszcze złapię za ten temat, który Wam mówiłam, czyli zupa pomidorowa z odrobiną mleczka kokosowego. Może jeszcze dodam właśnie tą puszkę tych pokrojonych, bo one są fajne, aromatyczne. I do tego bym dodała makaron rozpoczęty, to by było spoko. Jeszcze zobaczę, co ja tu mam. Dobra, to chyba wszystko. Czyli zupa pomidorowa mogłaby wjechać. Chyba dzisiaj ją zrobię i ją zawykuję. I nie wiem, kiedy zostanie zjedzona. No, to zależy też trochę od statusu głodu dziecka. Więc zupa będzie możliwe, że dzisiaj, możliwe, że jutro, ale już ją wpisuję. No, mamy tu bohatera dnia, bo to jest najłatwiejsze, co można zrobić, czyli piecz z kurczaka. Pierś z kurczaka pomyślałam, pierwszej rzeczy jaka mi przyszła to są wrapy, które tam mam, więc mogłabym zrobić tak z ogóreczkiem, papryką, pomidorkiem, tylko drobno pokroić muszę pamiętać i podsmażoną po prostu pierś w przyprawie gyros. Tego bym nie robiła za dużo, bo tu chcę wycisnąć ze 3 czy 4 potrawy, zobaczymy, no może z jednej piersi, może faktycznie 3 potrawy z tego zrobię i to bym miała wrapy na środę. Do wrapów można by dodać sos taki majonezowy. Okej. Sos majonezowy z czym on kurczę dobry jest? Boże. Z jogurtem greckim. Mam jeszcze kawałeczek, tam dosłownie dwie łyżki jogurtu greckiego. To zrobię do tego sos. I chyba koperek mam zamrożony, mogłabym wyjąć. Albo. O, powiem Wam o fajnym sosie. O, przepraszam. Pomidory suszone. Z majonezem, z jogurtem, wymieszać po prostu i jest fajny sosik, on nadaje innego smaku. Także myślę, że taki sos bym zrobiła do wrapów, które by były z ogóreczkiem, z papryką. I co? Kiedy bym ja to zrobiła? Nie wiem, czy nie poprzestawiam rzeczy, żeby mi się nie zepsuły te warzywa. I sos z pomidorów zawekowałabym na przykład na środę, a dzisiaj podałabym te wrapy. Chyba tak zrobię, żeby mi się po prostu nie popsuło. Ło, zrobiłam szacher-macher, czyli poprzestawiałam. W środę zrobię ten sos z pomidorków z czosnkiem plus makaron. Po prostu zawekuję to i postawię, żeby już było na środę. We wtorek spaghetti, na śniadanie serek klimek. Poniedziałek, czyli dzisiaj wrapy zrobię z kurczakiem plus sos, to ten majonez z jogurtem greckim i suszonymi pomidorami. W czwartek wymyśliłam kotlety z airfryera z kaszą bulgur. Tutaj muszę przemyśleć sprawę warzyw, ale mam dużo ogórków kiszonych, także nie będzie katastrofy i muszę jeszcze zajrzeć, czy nie mam fasolki. Wekowałam w tamtym roku szparagowej, więc to trzeba by dojeść, bo już sezon się zbliża. Piątek orzo plus kurczak, po prostu taka sałatka i to by było na 3 razy, więc jedną pierś, połówkę piersi do jednego dania. Tutaj mamy to orzo, tu jest kasza bulgur, także opcji jest dużo. Jest jeszcze fajna rzecz, zostałam natchnięta burakiem. Burak jest bardzo fajny, ugotowany jako wersja do kanapki, do chleba razowego. Może być podane też z kurczakiem i do tego sos chrzanowy i roszponka albo inna sałata. Kiedyś jadłam coś takiego, to jest wersja obiadowa. Jest bardzo fajne, więc można by nawet zrobić, jakby mi zostało, albo znajdę jeszcze kurczaka, takiego kurczaka z airfryera albo smażonego w piekarniku czy na patelni.
Na to trochę sałatki, ugotowane plastry buraka, sosik taki jogurt grecki plus chrzan. Bardzo fajnie pasuje. W wersji oryginalnej jeszcze w programie widziałam, że to funkcjonuje z rybą, z jakimś pstrągiem takim na zimno robionym. Ja ryby nie mam, więc najprawdopodobniej kurczaka bym dała. I to by mogło być też do chleba, który robię, bo oprócz focacci robię też chleb i dzisiaj spróbuję zrobić, bo no też do szkoły się przyda, tak, dziecku, a mąkę mam gdzieś z kitraną. Także ja się biorę do roboty, tak naprawdę to jedzenia jest do piątku. Pytanie, czy... Nionio! Nionio! Sen! Czy wybudzicie swoje psy, jak biegają? Mój weterynarz mi powiedział, że to już takie neurologiczne jest, bo ten pan ma tutaj 12 lat i dużo biega przez sen. I czasem na tyle biega, Rokita, że nas po prostu budzi. Ale ja mam taki odruch, że go budzę, bo mi się wydaje, że on ma złe sny. Nie wiem, czy powinno się budzić, czy nie. O, no nic nie słyszy, jak się do niego... Czasem to tak głośno muszę krzyknąć. Żabko malutka, sen masz, sen. No. Dobra, to ja gotuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że i tak będę musiała jakoś z koperty awaryjnej pieniądze wziąć, no bo tak czy siak trzeba warzyw dokupić. I co? I jeszcze jeden tydzień przecież zostanie. No mojego syna z mężem nie będzie 3 dni, więc możliwe, że... Może jest taka opcja, że się wyrobię z 250 zł, chyba jakoś tak mam na koncie. Ale słuchajcie, jak nie będę mieć jedzenia, to nie będę się wydurniać i po prostu kupię. No bez przesady. Teraz po prostu staram się wykorzystać to, co mam. Popłynęliśmy na restauracjach i wyjściach rodzinnych. Czasem trzeba budować wspomnienia za pomocą pieniędzy. Także myślę, że fajnie wygląda... fajnie wygląda ten tydzień jedzeniowo. I nie wygląda jak bieda tydzień. Wygląda bardzo fajnie i będę wyciskać te smaki za pomocą przypraw, czosnku, dobrej oliwy, pomidorków, różnych takich o, rzeczach. Biorę się do roboty. No to do zobaczenia w mojej kuchni, pa! Witam w mojej kuchni. Zabrałam się za któreś danie, bo nawet nie widzę co robię. Więc czosnek kroimy. Jak widzicie, ja nie mam zbyt dużej przestrzeni w kuchni. Cała reszta kuchni jest zawalona rzeczami do mycia, więc było wspaniale. W czasie, kiedy coś smażyłam albo czekałam, to po prostu myłam naczynia obok. Więc podsmażę sobie trochę czosnku. Ach, robię ten sosik z pomidorków, więc fajnie. Połowę z tych pomidorków przekroiłam sobie na pół i będę podsmażać na oliwie z czosnkiem, tymiankiem, solą, pieprzem. Taki sosik, jak sobie zrobicie i zblendujecie, możecie sobie przez sitko przetrzeć, jeżeli nie lubicie skórek i tak dalej. Ja tak zrobiłam, ale niepotrzebnie trochę, bo tak mocno zblendowałam, że nie było skórek, tylko były same przyprawy, więc i tak de facto dałam to, co pierwotnie otrzymałam z blendowania. Z przypraw przeważnie daję to, co lubię. Najbardziej lubię tymianek, czosnek, sól, pieprz, paprykę słodką. Czosnek też taki sproszkowany czasem daję. No i wiadomo, oliwa. Tu sobie przygotowuję słoiki do zawekowania, czyli przecieram sobie octem. One są wcześniej już umyte. Podpisuję sobie etykiety, bo w szale całego dnia mogę po prostu pomylić dania, szczególnie, że są dwa podobne. Tu sobie w Lidlomixie zblenduję pomidorki. No i sprawdzam sobie po prostu, czy nie ma skórek za bardzo, ale nic tam takiego nie było, więc niepotrzebnie przecierałam, bo mocno to zblendowałam. I tak dodałam wszystko to, co mi zostało. To są właśnie to tymianek, więc i tak dałam. Zapodaję sobie to do słoików, jak wystygnie, przestawię do lodówki. I pierwsze danie mam z głowy. Kolejnym daniem są wrapy. Najprostszy przepis ever, czyli pierś kurczaka w przyprawach zrobiona w airfryerze, do tego warzywka i sosik. Z airfryera korzystam naprawdę dużo, uwielbiam ten sprzęt. Uważam go za bardzo poręczny i szybki. To jest po prostu taki miniaturowy piekarnik. Mięso, jeżeli chcecie, żeby wyszło bardzo podobnie jak smażone, warto dodać chociaż trochę tłuszczu typu łyżeczka oliwy. Do wrapów dodam to, co mam, czyli
pokroję ogórka, czerwoną paprykę. Jakby tam nie było wersji do pracy, to pewnie bym dała jeszcze cebulę czerwoną, ale oszczędzę osobom, z którymi będę współpracować jutro. Przełożę warzywa i zrobione mięso do miski. Później, jak zrobię sosik, do osobnego pojemnika, do lodówki i tuż przed zjedzeniem, sos będzie do wymieszania, jak to lubi, w jakiej proporcji. Znalazłam jeszcze cały jogurt grecki, także postanowiłam go wykorzystać. Do całego jogurtu dodam ze 3 łyżeczki majonezu i tak na oko daję pomidory w oleju. Drobnie trochę posiekam. Dodam też przyprawy typu czosnek suszony. On jest trochę łagodniejszy od surowego. I danie będzie gotowe. Tutaj sobie robię mięso na piersi, również robione w airfryerze. Czyli robię taką zwyczajną panierkę do piersi, jajko, bułka i do airfryera. Warto na którymś etapie spryskać olejem albo dodać łyżeczkę, tak jak Wam mówię, żeby to wyszło jak najbardziej podobne do takiego smażonego. Kolejną pierś pokroję sobie na kawałki, tak samo zrobię ją w airfryerze, dodając trochę oliwy, przyprawy typu tymianek i będzie to pierś, którą zrobię z makaronem jako rodzaj sałatki na obiad. Prawdopodobnie dokupię jeszcze jakąś kukurydzę do tego. Czosnek, pieprz, tymianek, oliwa i do airfryera. Tutaj sobie robię oszukane spaghetti, czyli spaghetti, które ma cukinię w składzie. No po prostu, żeby jej nie wyrzucać bez sensu, a cukinia ma taki neutralny smak, że nic się nie wydarzy, jak trochę jej dodam. A więc podsmażam trochę pieczarki. Miałam w ogóle te pieczarki zrobić faszerowane, ale powiem Wam, że jakoś tyle jedzenia było, starczyło, że nie trzeba było. Do pieczarek zaraz dodam cukinię, lekko podsmażam z przyprawami. I to jest po prostu takie standardowe spaghetti z sosem pomidorowym, z czosnkiem. Podane będzie z makaronem razowym. Następnym razem chyba kupię te pomidory w puszce, są fajne. Dodatki typu bazylia, czosnek i fajnie smakują. Przygotowuję sobie też słoiki, przemywam je octem. One są wcześniej już umyte. Poprzyklejałam sobie takie proste etykiety i piszę sobie na nich dzień tygodnia, kiedy mam podać danie. Podsmażam z mięsem. Mięso drobiowe, mielone. Trochę sosu ostrygowego, trochę czerwonego wina, wcale niekonieczne, ale jako dodatek jest ok. Pomidorki z puszki. Jak ktoś lubi jeszcze więcej, to można więcej dodać pasaty. Ja tylko trochę dałam, więc u mnie dosyć gęste to będzie. Przyprawy, czosnek, sól, pieprz. I to się tak kitrasi. Z boku sobie właśnie zaczynam zupę, więc wykorzystałam pasatę, jedną, drugą. Wielozadaniowość już chyba na dwóch, trzech palnikach pracowałam. Do zagatowanej pasaty, do tej zupy dodaję mleczko kokosowe. Jest bardzo ciekawy smak, jest to jednak coś innego. Może nie każdemu podejść taki smak, ale według mnie jest całkiem spoko. I przekładam sobie właśnie sos spaghetti do słoików. I jest gotowe. Dobra, robimy szybki follow-up, czyli dzisiaj wrapy plus kurczak plus sos i suszonymi pomidorami. I tutaj mam ten zestaw, czyli narobiłam dużo sosu, jeszcze mężowi pewnie tak niuniu, zawsze musisz ze mną. Narobiłam trochę więcej sosu, to mężowi dam jeszcze do pracy. Tutaj jest kurczak w przyprawach z airfryera, papryka, ogórek. I wstawię to do lodówki przed samym jedzeniem. To wymieszam z sosem. Wrapy jeszcze są nierozpakowane, więc jest ich tam trochę.
i są dosyć duże. Mogę je nawet w airfryerze szybko zrobić, żeby były fajne, lekko przypalone. Zobaczę. I co tam dalej? To jest dzisiaj i dzisiaj jeszcze mam zupkę. Zrobiłam tą zupę z krem pomidorowy z mleczkiem kokosowym. Ona ma dosyć wyjątkowy smak. Jest taka lekko słodka, bardzo delikatna. I myślę, że to zupełnie coś innego, także fajnie czasem zmienić te smaki. Bardzo fajnie smakuje. Jakby była bazylia, to by tu pasowała. Do tego zrobiłam makaron, więc będę miała dla dziecka, jak wróci, on lubi takie smaki. Później wrapa, czyli dzisiaj mam obstawione, jutro spaghetti i serek, czyli spaghetti to jest to. Nie, czekajcie, co jest jutro wtorek. Tu jest to moje spaghetti. Jest trochę oszukane, bo w środku jest cukinia, ale jest dosyć dużo, więc jak to wystygnie, jeszcze ciepłe, stawię sobie do lodówki w siatce razem z mozzarellą, żeby pamiętać, żeby sobie wkruszyć ją po prostu. Makaron już ugotuję przed zjedzeniem, także super to mam. Środa, co mam? Sos z pomidorów plus czosnek plus makaron burrata. To jest ten zestaw. To mam na środę. Czasem sobie podpisuję rzeczywiście dniem etykiety, żeby wiedzieć, po co sięgnąć dosyć szybko. A ten tydzień sobie planuję powychodzić trochę na siłownię, pobiegać może basen, więc szybciej chciałam po prostu przygotować pewne rzeczy i ten tydzień będzie właśnie fajny, bo już jest większość zrobiona. Także fajnie. To na środę, czwartek. Kotlety z airfryera plus bulgur. I tu mam kotlety z airfryera. Mucha! Wychodzą tak, jeszcze są ciepłe. One są lekko chrupiące, słychać. Lekko polałam oliwą. Jeżeli bym tego nie zrobiła, to one by były takie bardzo blade. Lepiej się przysmażają w airfryerze właśnie z odrobiną tłuszczu chociaż. Więc to spoko, to sobie musi też wystygnąć. Wpakuję to do jakichś woreczków albo do lodówki. Czekajcie, czwartek, dzisiaj poniedziałek. Chyba zamrożę. Nie wiem, jak będzie się miało to w lodówce. Piątek, orzo plus kurczak. Kurczaka mam tu. To jest temat airfryerowy, też w przyprawach. Trochę oliwy i to. Co z tą muchą, no? Trochę oliwy, przypraw. I do tego myślałam orzo, ale nie wiem, czy nie zrobię tego makaronu do tego kurczaka. I tutaj by przydała mi się jakaś kukurydza czy coś w tym stylu, także zobaczę, czy nie dokupię do tego dania czegoś, to będzie na piątek. A możliwe, że wtedy już jakieś warzywka kupimy, czy nawet ugotuję buraka i zrobię ten sos taki chrzanowy, który Wam mówiłam i dodam właśnie do tego makaronu z kurczakiem. I to już by zupełnie inaczej wyglądało, tylko muszę zabezpieczyć tego buraka, zrobić szybciej. Także tak, dużo zrobiłam, nie zrobiłam chleba i focacci i zaraz to nastawię. Bo to musi chwilę wyrosnąć i po prostu zajęłam się sprzątaniem kuchni, dużo tego było. Zawaliłam sobie wszystkie blaty i nie miałam jak się nawet tam zmieścić zrobieniem pieczywa w tym samym czasie. Także teraz sobie posprzątam kuchnię i po prostu to zrobię. I co? I z głowy temacik. Także to, co się da, to wsadzę do lodówki. Dzisiaj trochę zjemy, to odstawię sobie do spiżarki. Już myślę, że makaronu przez dłuższy czas nie będę kupować, już wystarczy tyle. I tylko trochę ryżu, trochę kaszy, więc może kaszę dokupię na następnych zakupach. Także spoko, ej, kawał dobrej roboty mam z głowy, mogę się zająć sobą w tym tygodniu, a następny tydzień tak rzeczywiście zaplanować, żeby kupić dosłownie na 2-3 dni, wtedy kiedy mój mąż wyjedzie i możliwe, że wystarczy to co jest. Jakby sięgnąć jeszcze do zamrażarki, to pewnie bym coś znalazła. Ale nie sięgam już tak głęboko, już wystarczy. Także kochani, uznaję wszystko, co zrobiłam za udany dzień. Dużo mi się udało zrobić i dania są bardzo fajne. Dużo pomidorów się przewija z czosneczkiem, pachnie pięknie w domu. Z airfryera to, co się dało, a jak się nie dało, to się dało coś innego. Także kombinujmy, nie wyrzucajmy jedzenia i tu jest głównie się rozchodzi o to, żeby to zobaczyć. Także ja się biorę teraz za pieczywo. Chlebek z oliwkami zrobię i focaccię z pomidorami w oleju. Także buziaki, trzymajcie się. Pa, pa.